Kilka tygodni temu Zarząd Infrastruktury Miejskiej ogłosił przetarg na wykonanie pierwszej inwestycji, która sfinansowana zostanie z tzw. Polskiego Ładu. To przebudowa ulic Wiejskiej, Rybackiej i Norwida, a także przebudowa skrzyżowania Kilińskiego i Kaszubskiej, gdzie powstanie rondo. Zgłosił się tylko jeden potencjalny wykonawca. Jego oferta jest jednak o ponad 2 miliony złotych wyższa niż budżet, jaki zakłada łącznie promesa rządowa i słupski wkład własny. Jeśli więc inwestycja w ogóle ma zostać wykonana, z miejskiej kasy musi pójść na nią więcej pieniędzy. Na najbliższą sesję złożyliśmy propozycję do radnych miasta Słupska, aby zwiększyli finansowanie tej inwestycji. No myślę, że warto to zrobić, ponieważ no musimy pamiętać, że skala tego dofinansowania jest duża, bo to jest 95% kwoty z wniosku, więc nawet po zwiększeniu tych środków o te 2 200 tysięcy, które są niezbędne do podpisania umowy, to dofinansowanie i tak przekracza 80%, więc otrzymujemy z zewnątrz blisko 15 milionów złotych dofinansowania. Natomiast musimy sobie uświadomić, że w tej sytuacji rynkowej taniej raczej w najbliższym czasie nie będzie. A to oznacza, że być może miasto będzie musiało znaleźć dodatkowe pieniądze również na dwie kolejne polsko-ładowe inwestycje, budowę zbiornika retencyjno-rozsączającego wody opadowe u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małtużyńskiego oraz zagospodarowanie terenu Parku Kultury i Wypoczynku. Przetarg na zbiornik ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach, a na prace w parku na przełomie maja i czerwca.